Siemanko, ja dzwonię z anonsów. No, witam. Czytałem, że jesteś też hetero i czy już miałeś swój pierwszy raz z facetem, czy nie? Czy ja miałem? No, Bo... ty. No, już kiedyś tak. Aha, ale mówisz, masz napisane, że jesteś hetero. No nie, ja odwrotnie. Odwrotnie. Aha, to dobrze, bo wiesz co, bo ja właśnie chciałbym tego spróbować, tylko że nigdy tego nie robiłem i nie wiem. No, skąd jesteś w ogóle? Ze Śląska. Ale że jest duży. Katowice? No, dobrze. A chciałbyś się spotkać? Kiedy miałbyś czas? A kiedy ci pasuje? No, wiesz co, w przyszłym tygodniu, może pod wieczór kiedyś, albo w ciągu dnia, jakbyś miał czas też. Okej, okay, a czego mam się spodziewać? No, to zależy, czego byś chciał. Wiesz, to nigdy tego nie robiłem, także ciężko mi powiedzieć nawet. No, wiesz co, najlepiej spotkajmy się po prostu, kiedyś podjechać i pokażę ci co i jak. I zobaczysz po prostu, może coś spróbujesz też. Może jakieś lody, jakiś rimming. Rimming? Zobacz. Co to Wiesz jest co to rimming? jest? Rimming to jest lizanie perskiego oczka. A coś jeszcze masz w zanadrzu? No, polerowanie jąder, krocza. Polerowanie jąder? Słucham? Polerowanie jąder, ale czym? Ustami, językiem. No dobra, to się zgadamy. Hiacynt, tak? Kurde, to full zestaw, to ty jesteś doświadczony, czyli mogę ci zaufać. No, nie ma problemu. Dobra, Hiacynt. Tutaj to się będę odzywał, bo ty jesteś z tych, tak? A to jakbyśmy się złapali, w Tychach czy w Katowicach? No, to się już dogadamy, to tam nie ma problemu. To wiesz, a ty masz jakieś auto czy coś, żeby tu podjechać? Mam. Toyota No to Corolla. podjechać. Co? Toyota Corolla. No to już mi jest obojętne. Dobra. Słuchaj, no podjechałbyś tutaj, pojechalibyśmy w takie fajne miejsce, dyskretne i tam byśmy coś skosztowali, nie? Dobra, to może jakieś kanapki też przygotuję na piknik. No to zobaczymy. Dobra. No, a czego oczekujesz w ogóle? Nie wiem, no słuchaj, powiem ci tak, no nigdy tego nie próbowałem. Ostatnio trochę zaczął mnie kręcić w tą drugą stronę, ale jakoś nie mam takiej odwagi, żeby się przełamać w tym. Także niedawno zerwałem z dziewczyną i po prostu szukam czegoś nowego. Słuchaj, no fajna rozmowa i ja ci mogę pokazać co mam. Chodzi mi o sprzęt. Pokażę ci co moje usta potrafią zrobić z twoim sprzętem, jeżeli na to pozwolisz, oczywiście. Dobra. I jeżeli byś chciał coś spróbować z tego, to też możesz No spróbować. jasne, jasne, Hyacinth. A jaki masz sprzęt? No taki normalny, powiedzmy 16, dosyć gruby. 16, no dobra. No ja mam trochę większy sprzęcik. To znaczy? 19, bity. No dobra, do zabawy ładny. No dobra. Także to jesteśmy mówieni. Jakbyś chciał pogadać o takich rzeczach, wiesz, co nieco, to później wieczorem po 10 możesz przyzwonić. Dobra, kiedy? No, obojętne kiedy. Od 10 wieczorem raczej. Dobrze, będę dzwonił w takim razie. To jesteśmy w kontakcie, Hyacinth. Zapisz sobie mnie, jestem Rudy. A skąd jesteś? Z Katowic. Z Katowic. No dobrze, dobrze. A nie przeszkadza Mamy ci, że jestem niedaleko do Rudy? siebie. Nie, nie przeszkadza mi to. O, Muszę no tak to powiedzieć, zajebiście. no bo to jest akurat najmniejszy problem. Najmniejszy problem. Dobra. Okej, super. Dobra, to jesteśmy w kontakcie na wieczór. Siemanko. No hej. Wstań! Kurwa, stary! To mnie nie podnieca. No, mówię wam, kurwa, to tak na mnie nie działa. No, patrz. Ups, czekaj. Czekaj, bo te spodenki są obcisłe, kurwa. No nic nie ma, widzisz? Jest pusto, jest wszystko git.